Cześć wszystkim, witam was w czwartym odcinku Spidermana. Mam nadzieję, że wam się podobały poprzednie odcinki. A jeżeli ich jeszcze nie widzieliście, to wpadnijcie oczywiście na mój kanał. Sprawdźcie je. Możecie zostawić subskrypcję. Gdzieś tu słyszę bandytów, ale ich nie widzę. Lecimy tymczasem dalej i tym razem zrobimy już to zadanie, które mamy do zrobienia. Nie będziemy tylko latać po całym mieście. Chociaż, no muszę przyznać, że to latanie jest mega wciągające i mega dobrze się przez to w to gra. Jakby nie wiem, czy ktokolwiek z was pamięta Spider-Many na PC-ty. Było kiedyś coś takiego. Jakieś 15 lat temu. I wtedy ten Spider-Man był paskudny po prostu, był bardzo brzydką grą, bardzo słabą pod względem i zarówno samej grafiki, jak i tego, jak wszystko działało. Yuri, jestem na placu budowy Fisk Construction i widzę wielu ludzi, którzy niekoniecznie cokolwiek budują. A co robią? Zaraz się tego dowiem. No i zaraz się dowiemy. O, wiadomość od doktora. Zaczął projekt gadżetu dla Spidermana. Czy ten gość kiedykolwiek odpoczywa? Zobaczmy, co tam wymyślił doktor. Sieć uderzeniowa. Okej, możemy poulepszać wyrzutnie sieci też. Wow, to nawet mogłoby działać. Zobaczmy. Nie mogę odczytać. Trzeba było wziąć okulary. Każdy wie, że z nami lepiej nie zadziała. Super! Doktor byłby dumny. Okej, dwóch przywiązanych do tego. Okej. Gdzieś tu jest jeszcze jakiś? Któryś jeszcze chce dostać w pierdziel? Ah!
nie wszedł! Oj! Kolejni. Oj! Spadłem tak prosto, że akurat ten mnie uderzył. Zatrzymaliśmy czterech handlarzy nielegalną bronią. Handel bronią. Chyba pora zamknąć ten złoty interes. Cyk, cyk, pyk. Siup. Cyk, cyk, siup. Oj, to... Co to za unik był, że prosto pod niego wpadłem? Oj! Strasznie dużo tych strzelających! Oj! Gdzieś mnie ogłuszył ten jego granatnik. Specjalne zdolności, bla bla bla, koncentracji używa. Okej. Kurde, chyba wyzwali posiłki. Witajcie, imprezowicze! Zapraszam! Jedna zasada. Buty zostawiamy przy wejściu. Chyba, że nie macie skarpetek. Oh. W takim wypadku kupcie skarpetki. O, za szefa! O! Kurde, no nie potrafię walczyć jeszcze. A ja się nauczę. Powoli się uczę. Powoli. Jakby mogłem też ich wykończyć inaczej. Nie bardzo wiem, jak mogę zmienić... Witajcie, imprezowicze! Zapraszam! Jedna zasada! Zostawiamy przy wejściu, chyba że nie macie skarpetek. W takim wypadku kupcie skarpetki! Cyk, cyk! Ktoś chce się poddać? Nie? Nie! Złapał mnie wszech! Kurde, dużo ich tutaj jest i ciągle strzelają. Jakoś muszę zniwelować tych strzelających chyba. A nie zajmować się tymi walczącymi wręcz. Albo może się wspiąć gdzieś wyżej i... jakoś to inaczej ogarnąć. O,
witajcie, imprezowicze! Zapraszam! Jedna zasada. Buty zostawiamy przy wejściu. Chyba, że nie macie skarpetek. W takim wypadku... No, znowu ten tekst o butach w skarpetkach. I cyk z buta. Ktoś chce się poddać? Nie? I siup. I siup. O! Nie możesz z nami wygrać. I cyk. I dostał w plecy granatem własnym. No, walka była cięższa niż z bandytami albo z takimi gośćmi. Zdecydowanie przez ilość tych... Udało mi się zamknąć tę metę. ...ziomków fikska. Więc no... I nareszcie ktoś zgłosił strzelaninę. Wysłałam już ludzi. Całkiem spoko. Nie wykonałem 10 wykończeń? No nie wykonałem, no. Jest więcej placów budowy fiska. Założę się, że to też przykrywki. Miej oczy otwarte i zgłaszaj wszystko, co podejrzane. No i spoko. Jeśli mam znaleźć placę budowy fiska, powinienem ponownie skalibrować oprogramowanie mapy. Wystarczy, że przepuszczę zdjęcia kilku kultowych miejsc przez program mapujący głębie. Chyba wiem, od czego zacząć. Jeszcze nie ogarniam trochę wolniejszego poruszania się, tak żeby nie biegać jak szalony truteń, tylko żeby trochę to mieć skalibrowane jakoś sensownie. O! I cyk! Odblokowana wieża. 2 na 3 w tej dzielnicy. Idzie mi dobrze. Tak sądzę. Znaczy odblokowanie wież i latanie na linach, na pajęczynach, to mi idzie bardzo dobrze. Ale widzę plecak, który jest niedaleko stąd. Jest bardzo blisko stąd. O, selfie! Zabawne. Mój lęk wysokości nie zniknął, kiedy zyskałem moce. Musiałem wejść na szczyt Empire State Building, żeby go pokonać. Spoko. I tak, misje aktywne, umiejętności. Tutaj możemy sobie ulepszyć gadżety. Co to jest? Wyrzutnie sieci napełniają się szybciej. O, to by się przydało. Kostiumy. Modyfikacje. Wow. Ale to... To automatycznie mam, czy to... To muszę sobie włączyć. Wkłady balistyczne. Zmniejsza obrażenia otrzymywane od pocisków. Skaner dalekiego zasięgu. Okej, nie bardzo jeszcze ogarniam te ulepszenia, ale
O, kostium Spider-Man Armor. MK3. Dobre wieści, Peter. Chyba udobruchałem komisję. Jeśli jutrzejsza próba kaprala Teksidora się powiedzie, powinniśmy wyjść na prostą. Fantastycznie, doktorze. Wracamy do gry. Chwilowo. Póki co nasz drobny wypadek umknął uwadze burmistrza. Będziesz na próbie? Na pewno. Będzie dobrze. Zmienimy świat, doktorze. Zadbam o to, żeby nie wybuchł żaden pożar. Do jutra, Peter. Obyśmy odnieśli sukces. I lecimy po kolejny plecak. Zgłoszono rozbój z bronią w ręku. Potrzebne jednostki. Mamy zgłoszenia z Little Tokyo. Już tam pójdę pomóc tylko. Plakietka odwiedzającego z mojej rozmowy w Oscorp. Dobrze płacą, ale doktor zaoferował mi pracę, która naprawdę coś wnosi. O, 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 widzę jakieś zamieszanie. Ja oddaję. Oj! A myślałem, że uda mi się bitwa bez straty życia, ale... Przestępstwa bandytów Greenwich. Rzuć trzema przedmiotami. No nie rzuciłem aż tyloma, ale 1 na 3. No. Ja słabo rzucam przedmiotami. Do wszystkich. Cywile ugrzęźli w pojeździe po poważnym wypadku. Udajcie się do Bowery. Już lecę do cywilów. Rozbity samochód. Mocno. Mogą być ranni. Już prawie. Dziom, 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 dziom. No dawaj, ziomek, wyłaź spod tego auta. Gdzie to jest ktoś ranny? Spokojnie, wyciągnę cię. Ktoś jest w samochodzie, nie może się wydostać. Wszyscy są bezpieczni. Oj! Strażacy i ratownicy robią swoje. Rzuciłem w tamtego ziomka chyba drzwiami. To szybowanie. Nie, naprawdę to jest tak dobrze zrobione. I to jest jedyny raz chyba, że nie żałuję, że Sony ma prawa do Spider-Mana. Okej, najpierw tutaj zawitamy. Moving in
No i cyk. Greenwich, całkowity zasięg, odblokowałem 3x3. I zobaczmy teraz tam. Plecaczku! Czapka dostawcy myślałem, pizzy! Myślałem, że ujając się na sieciach będę szybciej dostarczał pizzę. I tak było, ale pizza przypominała mokrą plamę. Oj. I hops. Tak jak ostrzegałem, niczym Nostradamus, po tym jak Spider-Man załatwił Wilsona Fiska, nie patrząc na konsekwencje swoich działań, nasze ulice. Gdy Walter zniszczył mi soczewkę, prawie mnie oślepił. Zrozumiałem wtedy, że mój kostium musi być bardziej wytrzymały. Masakra. No, niestety nie wysłuchaliśmy audycji Jamie'ego Jamisona w pełni. Do wszystkich, świadkowie zgłaszają porwanie. Funkcjonariusze do Tenderloin odbiór. Porwania jeszcze nie miałem. Ustawię słuchawkę, żeby wyłapywała odgłosy wysiłku. Gdzieś tam. Możliwa sygnatura termiczna w tej okolicy. Nic ci nie grozi. Wow! Dzieci! Tak, to oni mnie porwali! To nie twoja sprawa, Spider-Manie! Przepraszam, zwykle używam sieci! Ak. I siup go! Wszyscy pokonani, ale... Ojej. Nie wiem, jak się zmienia to... I tak się kończy smutna historia o którym ja to zrobiłem? Tym? Upadku. Okej, tym. Okej. To sobie zmienię na inną sieć. Widzę w pobliżu... Plecak. Albo nie w takim pobliżu jednak. Ale widzę, że ktoś się tam bije na dachu. No i super. Strzelam, że ci goście, co się włamują, tu nie mieszkają. Są zajęci walką o przetrwanie. Wszyscy zapomnieliście kluczy? Siup, siup. Cyk. I jeszcze tym was. I o! Wow!
Dobra rada. Jak nie umiesz kraść ani się włamywać, odpuść sobie kradzież z włamaniem. Przestępstwo w Midtown. O, ale tam ja widzę kolejny cel. Chociaż... Dobra, polecę zrobić misję. Polecę zrobić misję. Okej, okay. I siup, i... I teraz tak, cyk, pyk. Empire State Building, jak ja uwielbiam to miasto. Pora cyknąć fotkę. Idealnie. Mapa powinna się skalibrować. Nie robiłem wielu zdjęć od odejścia z Bugle. Już zapomniałem, jakie to fajne. Muszę też obchwocić inne kultowe miejsca. Super. Jakby bardzo fajna rzecz, no. Zastanawia mnie... Halo? Peter, to Martin. Chciałem ci tylko powiedzieć, że przygotowanie imprezy dla May jeszcze potrwa. Tort najwyraźniej utknął w korku. O, nie ma sprawy. Proszę dać mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Świetnie. Do usłyszenia. Okej, mam trochę wolnego czasu. Zobaczmy, co się dzieje na mieście. I zobaczmy tryb fotograficzny. O, i mogę w trybie fotograficznym... sobie teraz robić zdjęcie, tylko tak. Tryb naklejek. Co to jest? Nie, to jest durne. Jak się ten... Nie, no chcę usunąć tą naklejkę. O, ale o, w trybie fotograficznym i mogę sobie zrobić takie zdjęcie. Zarąbiście to wygląda. No i zdjęcie zrobione, tryb fotograficzny ogarnięty. Aż się wespnę na Empire State Building. Zobaczymy, jaki stamtąd będzie widok. Dzień dobry, panie Magins. Jeśli chodzi o czynsz... Panie Parker, to już trzecie i ostatnie ostrzeżenie. Postępowanie eksmisyjne. Nie. Pod koniec tygodnia dostanę wypłatę i... Oh. Rozpocznie się w piątek. Chyba, że przed końcem dnia roboczego ureguluje pan należności. Miłego dnia. Tak. Tak, panie Lee? Peter, jesteśmy gotowi do przyjęcia. Czekamy na ciebie. Super, już lecę. I to dosłownie!
Czy jestem w dobrym miejscu? Gdzie jest ta antena? Złożono podejrzenie handlu narkotykami. Zachować ostrożność. Funkcjonariusze potrzebni w Clinton. Czy to nie antena? Co tutaj jest? Daily Bugle. Od odejścia Jamesona jest jeszcze lepszym dziennikiem. Ohoho! Daily Bugle. Gdzie jest ten wypadek? Tam. Paskudny wypadek. Ktoś może być ranny. Co to jest? Są za jeszcze jacyś... Kurczę, bandyci. Sam wpadłem na jego pięść. Spokojnie, wyciągnę cię. Sprawdźcie tego wypadku złapani. Ale tam wciąż są ludzie. Tam jest jeszcze ziomek, okej. Okay. Okej. Okay. Uratowani jest... mieszkańcy 4 na 4. Opowiem o tobie wszystko. Hell's Kitchen. To jest chyba ten kościółek nawet, który był w Daredevilu. Typowy Jamieson. Wow! Ale tu zawitaliśmy do miejsca. Nie za bardzo jest się gdzie bujać.
Nie umiem! Nie umiem na to wleźć. Krew Lizarda! Krew Lizarda pozwoliła mi stworzyć antidotum i przemienić go z powrotem w doktora Connorsa. Szkoda, że nie na długo. Szkoda, że nie na długo. O, na przyjęcie cioci May, umiejętności, czy mogę coś nowego? Nie, to kosztuje 2. Dobra, możemy w sumie się udawać powoli w kierunku domu. Mamy 10:34. Podejrzani mogą być uzbrojeni. Funkcjonariusze z Galtax, przyjęto? Tam jest jakiś widoczek. A tutaj jest jeszcze budowa. Ale na budowie nikogo nie ma. Dobrze. Tak jak nikogo nie ma, to bardzo dobrze. Jejku, jak to wszystko dobrze wygląda. Ustawię słuchawkę, żeby szukała stłumionych głosów. Okej, znajdźmy tego. Ustawię słuchawkę, żeby wyłapywała odgłosy wysiłku. I znalezione. No chodź, rozprostuj nogi. Znalezione, nie kradzione. Oj! Pomyliłem klawisze. Oj! Coś mi... Brakło koordynacji tutaj w ogóle. Gdzieś mi ta kamera uciekła, gdzieś ja w ogóle uciekłem. Coś gdzieś mi nie poszło. No trudno, no. Zawaliłem misję. Szkoda, że te proste misje, jak się zawali, to niestety już jest ponik jakby. No ale no zawaliłem, no. Gdzieś tu... O, ale tam jest. Siup! Zbierajcie lokalnych sprzedawców, nie okradając ich! Proszę! Okay. Stary dobry napad. Klasyczna walka z przestępczością. Policja już jest w drodze. I ja też. Rozbierajmy w drodze do domu jak najwięcej rzeczy się uda. W sumie no, nawet nie do domu, tylko do przytułku?
dobra kradzież z włamaniem. Nie ma to jak w klasyki. Nie wyglądacie mi na ślusarzy. Oj! Jeszcze tam ucieka mi. Włamanie nieudane. Muszę ich jakoś inaczej łapać. No ale... No... Gdzie jest ten plecak? Tu jest. Sieci lotne! Moje sieci lotne. Myślałem, że pozwolą mi szybować na krótkie dystanse, ale się nie sprawdziły. Chociaż no. Wyglądałyby super. Nie, nie wyglądałyby. Dobra, tam jeszcze mam jakieś punkty w pobliżu. Dobra, takim pobliżu, że nie bardzo pobliżu. Ale to są jakieś punkty, które bym mógł jeszcze przynajmniej obczaić. Uwaga, zgłoszono handel narkotykami. Potrzebny funkcjonariusz. Potrzebni dodatkowi funkcjonariusze we Flatiron. Bomba. Fact Channel. A tam jest włamanie. Nie, handel narkotykami. O, jesteście jak małe King Pinki na ulicy. Urocze. Cyk i pyk i siup. Oj! Oj! Brakuje ci kości! Oj! Zapłacisz za te swoje sztuczki. Oj, no kurde, no co mi tak nie idzie? Strasznie mi nie idzie. Coś mi brakuje koncentracji, nie wiem czego. No ale no znowu skiepszczona misja. Ach. Szkoda strasznie, no.
Okej. Mam go. Do wszystkich jednostek trwa napad na sklep. Potrzebni dodatkowi funkcjonariusze we Flatiron. Napad na sklep. Okej, no dobra. Lecimy tam. Cię w dziób. Trzeba być zdrowo szurniętym, żeby napadać na sklep w mieście chronionym przez Spidermana. Dokładnie tak. Ostatnio wzrosła liczba włamań, jak pokazują policyjne raporty. Jedna z ofiar jest z nami. Co się stało? Cóż, ktoś się włamał do mojej firmy. Kwiaciarni. Kto włamuje się do kwiaciarni? Kasa wyczyszczona. Nie mogłam w to uwierzyć. Myślałam, że to bezpieczna okolica. Ciągle widuję tam Spidermana. Moja droga, na własnej skórze przekonałaś się, jaki jest Spiderman. Obchodzi go tylko chwała. Czymś tak, za przeproszeniem, prozaicznym jak włamanie i rabunek, nie chcę sobie zaprzątać głowy. Nie polegajcie na nim w kwestii bezpieczeństwa waszych domów. Jego obchodzi tylko własnego! O nie. Czyli mogą mi zrobić dobry lub zły PR ludzie, z tego co rozumiem. Tam jeszcze jest coś, co mogę zebrać po drodze. No po takiej drodze, że nie po drodze, ale tam jeszcze po plecach polecę. Chyba, że coś ominąłem przed chwilą. Tak, coś ominąłem przed chwilą. Najpierw przestępstwa, później zwiedzanie. Nagle zaroiło się od amatorów. Na niego! Nie, to nie przejdzie! I dobra rada. Jak nie umiesz kraść ani się włamywać, odpuść sobie kradzież z włamaniem. Tam na miejsce, czy jeszcze po plecak? Jeszcze po plecak. A na miejsce już pewnie polecimy sobie w kolejnym odcinku, żeby zobaczyć co tam się szykuje. Z
Gdzie jest ten plecak? Tu jest. Rysunek, dziękuję! Zwróciłem dzieciakowi balonik, który odfrunął, a on zrobił dla mnie coś takiego. Dla takich chwil warto się starać. Jakie kochane. W pobliżu coś jest? No nic nie ma, żeby było na tyle blisko i po drodze. Chyba, że... Nie, nic tu nie ma. Więc jesteśmy już blisko celu, ale tym razem ja zakończę odcinek. Po prostu w tym momencie sobie zrobimy koniec i w następnym odcinku zobaczymy, co to za impreza, którą musi przyjść Peter Parker, a nie Spider-Man. Więc zapraszam na kolejne odcinki, jeżeli chcecie być na bieżąco, stawcie suba. Pozostałych rzeczy wiecie, co macie zrobić, resztę rzeczy macie w opisie. Polecam tam zajrzeć, bo są no, różne inne linki. Więc serdecznie zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Spidermana. Na razie. To już jest koniec tego odcinka. Dziękuję wam wszystkim, że byliście ze mną aż do tej pory. Zostawcie suba, łapkę w górę, subskrypcję. Suba już mówiłem. Komentarz. Ale wejdźcie też na moje social media, bo jeżeli nie wiecie, mam Facebooka, Instagrama, Twitcha. Więc zapraszam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach ze Spidermana. Na razie. Okej. I tutaj robimy tak. Koniec transmisji.